Nie, dobra. Zaczynam vloga z lotniska. Jest która? 14, o 15 mamy samolot. Pokażę nasz bagaż. Tu się przepakowałyśmy. Siedziałyśmy sobie tak na luzie i okazało się, że musimy odebrać boarding pass, a my sobie tak siedzimy, idziemy do bramki i już wejść i oni biegusiem. Więc już mamy bilety, ale jest to było nieodpowiedzialne, bo mogliśmy serio się spóźnić. Udało się. Lekcja na przyszłość, bo tak to mogliśmy sobie iść tutaj do Sephory na jakieś zakupy, nic nie kupując. Aktualnie znowu się spóźniłyśmy, co jest w ogóle. My chodziłyśmy po sklepach, a okazało się, że nasza bramka już jest dawno otwarta. I ostatnie wezwanie, bo autobus nas czeka. Najlepsze jest to, że siedziałyśmy na ławeczce i się śmiałyśmy przez pół godziny, myśląc, że mamy mnóstwo czasu, więc siedziałyśmy na ławeczce. Później było bieganie i później znowu sobie poszłyśmy na sklep i usiadłyśmy na ławeczce, po czym tak coś nie pasowało, jakby nie było w ogóle ludzi w tym gejcie. Dotarłyśmy do hotelu. Jechałyśmy metrem trochę i trochę musieliśmy przejść, jest gorąco. Ja się idę za chwilę kąpać, znaczy idziemy na miasto po croissant, bo jesteśmy głodne. Byłam nieźle po podróży, ale nie chciałam się zmywać makijażu, bo to by trochę zajęło. Wykąpałam się, włosów też nie myłam. Idziemy na miasto. Nawet się rozpakowałam już. Idziemy. Pierwszy croissant. Jest nie do porównania, to jakby... Idziemy dalej. Ja bym wzięła banany. Uznałyśmy, że dzisiaj nie damy rady znaleźć nic do jedzenia tutaj, bo jest piątek, jest bardzo dużo ludzi i jesteśmy zmęczone. Taki super klimat, bo wszyscy sobie siedzą na zewnątrz w barach. Wróciłyśmy, ja się idę kąpać, jemy. Jest 22, a jest w ogóle jasno. I odezwę się jutro, bo aktualnie umieram. Ale jest przepięknie, więc... Jest aktualnie... Która jest? 7, 8? Dzisiaj mamy dużo atrakcji. Idziemy zobaczyć wieżę Eiffle, później Louvre, muzeum. Jedno chyba mamy w planach. Jest pogoda spoko, później chyba mamy padać. Ale co? Tak to jest spoko. I najpierw myślałyśmy, że będziemy wszędzie jeździły metrem, a później okazało się, że stąd do Louvre mamy 2 km. Według mnie lepiej chodzić sobie po Paryżu niż jakby metrem, wszystko objeżdżać. Dużo chodzenia. Wczoraj sprawdzałam i zrobiłyśmy 18 tysięcy kroków. Było napisane, że przeszłyśmy 12 km po nogach, ale to wydaje mi się, że nie, że to za dużo. Jeszcze nie wiem, w czym pójdę, na razie ubrałam sweter. And that's my sister. Nie. Trochę dalej nie wierzę, że tu jestem. I w ogóle obsługa w tym hotelu, pan na recepcji był tak miły. Najpierw myślałam, że będziemy musiały płacić jeszcze 200 euro kaucji za pokój, bo tak było napisane na stronie. Okazało się, że nie, tylko taki podatek miejski, ale to opowiem wszystko w filmie takim organizacyjnym. Ja postanowiłam, że będę nagrywała te ciekawe momenty, ciekawe miejsca i jakoś później skleję ten filmik. Wygląda tak. To jest takie zabawne, że widzimy się. Te okna są tak naprzeciwko, że jakby wszystko widać i to jest śmieszne, ciekawe. Dobra, ja się ubieram, nie wiem w co. Chyba pójdę w spodniach, bo jak będzie padać, a nie będziemy tutaj wracać dzisiaj.
Szłyśmy na Louvre, ale po drodze zobaczyłyśmy Pałac Królewski i ogród sławny. Ja myślałam, że to jest prawdziwa książka, że można sobie usiąść i poczytać. Ja nie dowierzam, że my tu jesteśmy. Jeszcze? Wydaje się mała. Znalazłyśmy po drodze jakąś cukiernię, piekarnię. I bagietę. Dzięki. Najlepsze do tej pory. Informacje, croissant w Paryżu. My kupowałyśmy chyba zawsze około 90 centów albo 1 euro. Ten kosztował euro 20, euro 30. I właśnie mamy taki widok. I takie... Nie, dobra. Robimy test. Bagietka za złoty, kurde, za euro, euro 20. Masz stromy gryzą. Z masłem była przepyszna. Ale smakuje jak taka bagietka z... Jakby w Niemczech jest takie samo pieczywo. To jest najbardziej Paris content. Hej, Dogo! Wyszło słońce. Idziemy do muzeum. Muzeum Pabla Picasso. Myślałam, że będzie o wiele więcej ludzi, więcej turystów. Myślałyśmy. A naprawdę jest taki luz, luz. Byłyśmy w sklepie spożywczym. Była taka cute i nam dała. I będziemy testować. Tam jest Napoleon pochowany. Jako ciekawostka. No. My wracamy do mieszkania, poszłyśmy kupić croissant i w ogóle dzisiaj jest mecz. Nie no, jesteśmy tak zmęczone. Jak patrzyłam na kroki, to chyba przyszłyśmy gdzieś około 25 tysięcy. Idziemy do najtańszego sklepu, Leader Price się nazywa. I ponoć to jest taki najtańszy, lokalny, sieciówkowy supermarket. I'm vlogger. Nie mogę zmyślić, bo się zawsze ze mnie śmieje. Jesteśmy w hotelu, ja się już wykąpałam, włosów nie myłam, hall. Ja mówiłam, że przez cały tydzień będę jadła croissant, więc tutaj znalazłyśmy jakąś fajną po drodze. To są te ciastka, które dostałyśmy. Woda, to są chipsy mojej siostry ulubione. To są moje ulubione jabłka, jeszcze mam banana. I dzisiaj chcę sobie założyć Uber Eats i zobaczyć, żeby coś zamówić. Ciężko mi tu ogarnąć restaurację. Mam ochotę na sałatkę, na coś takiego mojego. Ale croissant na razie mi się nie znudziło. Sprawdziłam w aplikacji i zrobiłyśmy 16 km.
wczoraj 13. Teraz jest bardzo dużo ludzi rano, w ogóle były puste ulice, jest sobota i też wszyscy właśnie oglądają mecz i kawiarnie przepełnione, restauracje. Okej, okay, pora na ogromny test ciastek, bo czemu nie? Zacznijmy od tego. Wyszedł chłopak na balkon i tak centralnie nam się patrzy w okno i jest tam nadal. Kiedyś były takie lody, które strzelały. Dobra, nie mam pojęcia. Pachnie truskawkami. Jest taka jedna firma. Jak one się nazywają? Takie kruche, takie podłużne. Znajdę i tu będzie zdjęcie tego. Ciastka, które są z takiego ciasta francuskiego. Jestem ciekawa, czy to jest dziwne, jak tak pokazuję tego typu jedzenie. Na co dzień nie jem czegoś takiego. Wiedziałam, że we Francji nie będę chodziła codziennie do restauracji na sałatkę. Przez tydzień raczej będę jadła śmieciowe jedzenie, niezbyt zdrowe. Tak wygląda życie. Kolejne. Chocolate Oatly, 12 biscuits. Wyglądają lepiej. Zwykłe herbatniki z czekoladą. Mega dobra czekolada. Następne. Apricot, so, nie wiem czytać po francusku. Tartaletki z brzoskwinią. W ogóle tutaj mam całe czerwone. Miałam torbę z wszystkimi rzeczami i ona była taka ciężka, że mam ślad do teraz. Jest tak śmieszna woda, bo się nie odkręcają, tylko... I ostatnie croissant. Najbardziej gorzka czekolada. Ale tu jakby te croissant kompletnie inaczej smakuje niż polskie, ale pomiędzy sobą to mało się różnią. Ja kocham croissant, to jest moje chyba ulubione. Jakbym miała wybierać nawet pomiędzy pączkiem a croissant, to bym wybrała croissant. My teraz idziemy odpoczywać. Odezwę się jutro albo później. Bye bye. Udało mi się kupić pizzę. Jeżeli nie przestanie padać, to chyba nie wyjdziemy, no bo nie da się tam chodzić. Wszyscy stoją pod deszkami. Jest zimna niestety, ale jest ogromna. Jest większa od mojej głowy. Jest przepyszna. My vegan falafel. Będzie głośno, bo są pootwierane okna, ale tak, byłyśmy dzisiaj w Louvre, muzeum i... Wow. Przechodziłyśmy tam chyba z 3 godziny, coś takiego. Miałyśmy rezerwację na 10:30. Kupiłyśmy kolejny croissant. Ja. Yeah. Teraz odpoczywamy. Więc pada deszcz i uznałyśmy, że pójdziemy sobie na spacer i właśnie to sławne miejsce, różowy, to jest restauracja. Idziemy teraz na co? Na Mont Sacré-Cœur, punkt widokowy. Przejaśnia się.